Aleksandra Mieczyńska. Dzień dobry. W studiu ze mną dzisiaj pani Paulina Szczygłowska z Poradni Prawa, wiceprzewodnicząca Poradni Prawa przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Długosza w Częstochowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta Poradnia Prawa to jest, można by powiedzieć, taka mocno oddolna inicjatywa, która ma, myślę, parę spraw, parę rzeczy na celu, po kolei sobie je omówimy. Dlaczego powstała w ogóle? Poradnia Prawa powstała z inicjatywy studentów wraz ze współpracą z naszymi wykładowcami z uczelni. Jej głównym celem jest to, by udzielać pomocy osobom, których na profesjonalnych pełnomocników nie stać. A dzięki temu, że my jesteśmy młodymi adeptami prawa, jesteśmy pełni zapału i staramy się kształcić najlepiej, jak tylko potrafimy, myślimy, że będziemy w stanie takim osobom właśnie pomóc, jeżeli tylko się do nas zgłoszą. Mhm. Bezpłatna pomoc dla tych, którzy po prostu nie mają pieniędzy na porady, to jest jedno. Te osoby skorzystają ewidentnie. Dla was to jest po prostu szkoła życia, tak? Szkoła taka przygotowująca chyba w najlepszy z możliwych sposobów do przyszłej pracy jako prawników, tak? Oczywiście. Uczymy się kontaktów z klientami, uczymy się ich słuchać i uwrażliwiamy się na ich problemy. A oprócz tego, dzięki tej inicjatywie uzyskujemy też praktykę w stosowaniu prawa. Na ile macie zaplecze jako osoby, które się dopiero uczą, wprawdzie już są zaawansowane, tak, ale jednak się uczą. Na ile macie zaplecze, które w takim przypadku, kiedy trafi ktoś do was, kto będzie miał sprawę skomplikowaną, a tacy też ludzie, przecież są takie sprawy, są. Na ile jest ta ochrona osób, które mają doświadczenie, już są prawnikami, wykładowców? Z każdą sprawą, z którą przyjdzie do nas klient czy klientka, my również możemy zwrócić się do naszych wykładowców, którzy są już specjalistami w tej dziedzinie i zawsze możemy liczyć na ich pomoc merytoryczną i wsparcie. Poradnia Prawa, jak czytam na przygotowanych przez was materiałach, jej działalność polega na udzielaniu darmowych porad w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, prawa pracy, administracyjnego oraz prawa konsumentów. To jest takie rozróżnienie, które jest prawnikowi potrzebne, bo ktoś, jak ma problem, tak, to on go w ten sposób być może wcale nie nazywa, tylko wie, że coś jest do rozwiązania, tak? Dokładnie, natomiast część spraw faktycznie nie skupia się wyłącznie na jednej dziedzinie prawa, dlatego w tym roku ten zakres usług, które świadczymy, jest tak szeroki. Wcześniej nasza poradnia prawa udzielała porad z zakresu prawa administracyjnego, natomiast teraz, jak już widać, ten zakres jest dużo, dużo szerszy. Jak długo istniejecie? Istniejemy już od bodajże 3 lat, natomiast jako poradnia prawa, nie tylko administracyjnego, funkcjonujemy od tego roku. Rozumiem, że ta pomoc to jest czasami od takiej najprostszej pomocy przy napisaniu pisma na przykład. Oczywiście. Czasami ludzie nie zdają sobie do końca sprawy, że z takim najprostszym pismem mogą też przyjść do nas. Nie wiedzą do końca, jak to pismo napisać, a wzory, które funkcjonują w internecie, nie zawsze są akuratne. Natomiast jeżeli klient zgłosi się do nas, otrzyma później takie pismo napisane i może być pewien, że jest ono też sprawdzone przez profesjonalistę. Bardzo ważna tutaj rzecz padła, mianowicie to, że nie wszystko, co jest w internecie, jest dobre i jest takie, jak być powinno. To trochę jest tak, jak z tym, że każdy z nas jest specjalistą, jeżeli chodzi o choroby, tak? Każdy jest lekarzem. Tak sobie myślę, że jeżeli chodzi o prawo, to też mamy taką tendencję, tak? Dokładnie. Niestety tak. Tym bardziej, tak nie jest. Nie, niestety tak nie jest. Informacje, które znajdują się w internecie, często dotyczą tylko jednego aspektu, który faktycznie może pokrywać się z problemem prawnym, z którym przyjdzie do nas klient. Natomiast bardzo często potrzeba też takiego szerszego spojrzenia na samą istotę problemu. Jak wielu jest chętnych, pytam teraz o studentów, tak? Ile osób jest zaangażowanych w tę poradnię prawa? Na chwilę obecną jest to około 15 osób. To dużo. Tak, uważam, że to dużo. Rozumiem, że się wymieniacie w jakiś sposób dyżurami. Jak to wygląda tak od strony praktycznej? Od strony praktycznej wygląda to tak, że faktycznie wymieniamy się dyżurami, świadczymy dyżury w godzinach, kiedy nie mamy zajęć dydaktycznych, dlatego też staramy się, żeby poradnia funkcjonowała ciągle. Wymieniamy się dyżurami,
i wykaz takich dyżurów znajduje się na naszej stronie internetowej. Możemy podać jej adres? Oczywiście, to jest ppa.ajd.chest.pl. Czy dużo osób wie o Waszej działalności? Reklamujemy się jak najbardziej, rozwieszamy plakaty, ale działa też taka, powiedziałabym, szeptanka, reklama szeptana, dokładnie. Więc staramy się jak najbardziej rozpowszechnić informacje o tym, że taką pomoc świadczymy. Nam też oczywiście zależy, żeby ludzie do nas przychodzili, nie tylko dlatego, że jest to dla nas praktyka, ale też dlatego, że po prostu chcemy pomagać i robimy to nieodpłatnie. Te osoby, które przychodzą i uzyskają pomoc, na przykład, no mówi Pani o tym, że od 3 lat działacie, wcześniej zajmując się przede wszystkim prawem administracyjnym. Czy nie jest tak, że jeżeli ktoś przyjdzie, napiszecie mu pismo w jednej sprawie, tak? Zobaczy, że jest dobre, czy wraca później? Czy to jest tak, że klienci wracają po prostu? Tak, klienci wracają zdecydowanie i bardzo często zdarza się też tak, że wracają już do konkretnej osoby, która im wtedy pomogła. No i rozumiem, że ta szeptana reklama też działa, bo załóżmy, że ktoś załatwił swój problem, tak, i już ma spokój, ale sąsiad mówi, słuchaj, mam problem, no i wtedy słyszy, jest takie miejsce, gdzie ci pomogą. Dokładnie, dokładnie tak, dlatego też zapraszamy wszystkich do nas i mamy nadzieję, że wszyscy, którzy skorzystają z naszych usług, będą zadowoleni i że uda nam się im jakoś pomóc. Czy są takie, czy bywały takie sprawy, czy są takie sprawy, że rzeczywiście, nie wiem, zbieracie się, nie wiem, czy całą piętnastką, ale dużą grupą i wykładowcy i siedzicie długo, myśląc o tym, jak zaradzić, jak pomóc? Generalnie wygląda to tak, że na rozwiązanie każdej sprawy mamy tydzień. W okresie tygodnia jesteśmy zobowiązani do tego, żeby udzielić klientowi odpowiedzi i przedstawić mu, jak wygląda jego sytuacja. Dlatego też w okresie tego tygodnia mamy okazję na to, żeby spotkać się w większym gronie, możemy taką sprawę przeanalizować razem i oczywiście zasięgnąć też pomocy naszych wykładowców. Pytam bardziej o to, czy zdarzyły się takie sprawy, że to przez moment przynajmniej nie wiedzieliście, jak się do tego spokojnie zabrać, które tak wymagają rzeczywiście głębokiej analizy i takiej burzy mózgów też. Faktycznie zdarzają się takie sprawy i tutaj mogę powiedzieć, że szczególnie z prawa cywilnego te sprawy są faktycznie bardzo zawiłe. Możemy wtedy spotkać się w większym gronie, przysiąść nad tym i przepracować wszystkie rozwiązania i wszystkie pomysły, jakie tylko mamy w naszych głowach. Na co największą uwagę zwracacie w rozmowach z klientami? No, jeżeli ktoś przychodzi po pomoc prawną, to najprawdopodobniej gdzieś już jest jakiś problem, jakiś konflikt. W jaki sposób rozmawiacie? To znaczy, czy namawiacie na przykład, nie wiem, na mediację? Czy to jest od razu już tylko pisanie pism? Na ile rozpoznajecie sprawę na początku? Na początku oczywiście słuchamy klienta i staramy się wyciągnąć jak najwięcej z jego historii i z tego, co nam opowiada. Później faktycznie staramy mu się przedstawić najbardziej racjonalne i korzystne dla niego rozwiązanie, natomiast bardzo często klienci też, którzy przychodzą do nas, mają już swój własny pomysł i my ten pomysł też możemy w jakiś sposób ocenić, doradzić klientowi, co będzie dla niego najbardziej korzystne, wytłumaczyć, ile co może zająć czasu, jak bardzo będzie to czasochłonne i wspólnie podejmujemy decyzję. Czyli te pomysły klienta, one mogą być zrealizowane, ale jeżeli okaże się, że wasz jest lepszy, to wasza rola też, żeby klienta przekonać, tak, do tego, żeby... Czy przekonać, czy doradzić, może tak bym to bardziej nazwała. Doradzić, dobrze, niech tak będzie. Stronę internetową już znamy, ale trzeba do Was przyjść, tak jest chyba najlepiej, bo najważniejsza jest chyba rozmowa i ten osobisty kontakt, gdzie Was znaleźć. Wykaz dyżurów znajduje się na stronie internetowej ppa.ajd.chest.pl. Tam można znaleźć godziny, w jakich urzędujemy, a oprócz tego można skontaktować się z nami też mailowo. I mail do nas znajduje się w zakładce kontakt, także na stronie internetowej. A czy można przyjść do Was? Oczywiście. Gdzie? Mamy siedzibę na ulicy Zbierskiego 2/4. To jest 3. piętro budynku uniwersyteckiego. To jest budynek taki bardzo charakterystyczny, ten nowy? Tak? Dokładnie, tak, to jest ten nowy to budynek. To łatwo Was, myślę, znaleźć. Dużo osób skorzystało, już macie policzone z porad?
nie mamy dokładnych statystyk, ile osób skorzystało. Natomiast odkąd ruszyliśmy z naszą inicjatywą poradni prawa, nie tylko administracyjnego, od tego roku. Już liczycie? Już powoli zaczynamy mieć klientów. Natomiast zależy nam na tym, żeby więcej osób wiedziało o naszej działalności, bo jesteśmy tutaj właśnie dla nich. Mam nadzieję, że po tej rozmowie Państwo będą wiedzieć, poszukają, znajdą i skorzystają z pomocy. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Paulina Szczygłowska była Państwa i moim gościem.